Drodzy Pawianiczanie, trwają ostatnie prace porządkowe, za nami rozstawia się scena. To znak, że wielkimi krokami zbliżają się 42 dni Pawianic. Wszystkich Was serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę. Startujemy oczywiście o godzinie 9 rajdem rowerowym, a potem po 16 tu kulminacja, czyli gwiazdy na scenie. W międzyczasie będziecie mogli brać udział w najróżniejszych imprezach sportowych przygotowanych przez nasze kluby i stowarzyszenia. Swoje namioty obok rozstawią ci, którzy chcą zaprezentować swoją działalność, stowarzyszenia i organizacje działające na terenie miasta Pawianic. A oczywiście do 24 zabawa pod sceną. Tegoroczne Dni Pawianic przygotowują wspólnie Miejski Ośrodek Kultury oraz Wydział Promocji Miasta. Zadbaliśmy o to, aby każdy z mieszkańców Pawianic, bez względu na wiek, znalazł tutaj coś dla siebie. A więc muzyka z różnych nurtów, muzyka z różnych lat, trochę nowoczesności, wspaniałe imprezy towarzyszące. Będziemy gościć koła naukowe z Politechniki Łódzkiej, które zaprezentują swoje innowacyjne projekty. Drony, kamery termowizyjne, roboty, to wszystko będzie można osobiście dotknąć, zapoznać się, zobaczyć. Będą pokazy szkolenia psów. Przede wszystkim zwrócimy uwagę na to, aby mieszkańcy mogli się zapoznać, jak małe dziecko może się bronić przed atakiem psa. Będą stoiska, na których będą prezentowane tutejsze wyroby, nasze regionalne. Będzie bardzo rozbudowana gastronomia, a więc wszystko to, co może nam tutaj służyć mimo upału do zaspokojenia swojego pragnienia i wypełnienia brzuszków. Co jeszcze? Będziemy mieć salon samochodowy Suzuki, który również będzie prezentował swoje najnowsze technologie. Będzie można skorzystać, usiąść, zobaczyć, porozmawiać. Bardzo interesująco zapowiadają się warsztaty staropolskie. Po raz pierwszy na Dniach Pawianic około 7 wielkich namiotów wigwamów, w których będzie można zobaczyć scenografię ze starej baśni z ogniem i mieczem. Bita będzie moneta z 42 dniami Pawianic okolicznościowa. Będą konkursy, nagrody i to, na co wszyscy czekamy, a więc występy gwiazd. Na początek nasze rodzime zespoły z zespołem Proletariat na czele, a później Margaret, Kwiatkowski oraz Hazel and Drum. Jest to innowacyjna sprawa, muzyka z lat 80., 90., 2000 przy pokazach laserowych. Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy tutaj w sobotę i będziemy się świetnie bawić. A po występach gwiazd bezpłatne przejazdy, czyli wszyscy Pawianiczanie mogą wrócić do domu bezpłatnymi autobusami. Ostatni będzie odjeżdżał około godziny 24, więc oczywiście zapraszamy do tego, żebyście zostali z nami do końca. No bo oczywiście Dni Pawianic to święto wszystkich Pawianiczan, święto tych małych i tych dużych, dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy w to święto byli wszyscy razem i wszyscy razem ten dzień spędzili właśnie tutaj na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szczegóły dotyczące najbliższych Dni Pawianic i tych na sportowo, jak i tych muzycznych znajdziecie oczywiście Państwo na plakatach oraz na stronie internetowej, jak i również na fanpage'ach Urzędu Miejskiego, jak i również Miejskiego Ośrodka Kultury w Pawianicach. Czekamy na Was w sobotę tutaj na Włókniarzu. Serdecznie, serdecznie Was wszystkich zapraszamy. I prosimy bardzo, nie bójcie się upałów, ponieważ w tym dniu będą rozstawione kurtyny wodne, które skutecznie będą nas ochładzać.